Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj jest wtorek, 31 dzień stycznia 2023 roku. Imieniny obchodzą, i to jest bardzo ciężkie, Spici Gniew i Melaniusz. W Gdańsku 4 stopnie Celsjusza, deszcz ze śniegiem, blok BTC 774433, cena KNG 2,83 USDT, cena cash 302,99 KNG, a to oznacza, że jeden cash jest wart około 3,7 tysiąca złotych, a to znowuż oznacza, że kanga wyceniana jest na ponad 93 miliony złotych. To jest kwadrans z kangą numer 134. Proszę, dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać. Pozdrawiajmy się stamtąd, skąd się oglądamy. To dla nas bardzo ważne, udostępniajcie ten materiał. Czołem, Kamil. Cześć, Sławek. Kamil, bardzo ważne pytanie. Powiedz mi, czego powinien używać łysy do mycia głowy? No nie, szamponu. Najlepiej CIF, bo nie rysuje powierzchni. A to mi przypomina inną historię. Czy wiesz, co zrobić, teraz mi to przyszło do głowy, żeby łysemu odrosły włosy? Jest taki patent, nigdy go nie próbowałem, ale najpierw trzeba nasmarować głowę miodem. Znasz to? Czekasz 24 godziny, jak wszystkie muchy się zlecą. Jak siedzą już na twojej głowie, to musisz klasnąć, bo wtedy one odlatują, ale nóżki zostają. No jest. Dajcie znać, jakie wy macie patenty na swoje łysiny. Kamil, co słychać w świecie Bitcoina i Ethera? No mamy tydzień, jaki jest, taki każdy widzi. No, nie wiadomo, czy się decyduje Bitcoin, żeby iść do góry, czy w dół. No z tydzień temu mieliśmy 23 tysiące, zahaczyliśmy przedwczoraj 25 tysięcy, czyli tam już tak bardzo fajnie poszło w górę. No ale wczoraj w nocy, jak już wszyscy się witali z gąską, no znowu mieliśmy dość mocny spadek na 23 tysiące, no i wracamy na ten sam poziom, jaki był tydzień temu. Nawet Ethereum z kolei podobnie. No tydzień temu podczas ostatniego kwadransa mieliśmy około 1600 dolarów. No delikatna korekta była kilka dni później. Mieliśmy spadek do 1500 dolarów. Tak jak BTC przedwczoraj, znowu wybiliśmy dość mocno na 1650 dolarów. Spadliśmy znowu wczoraj w nocy na 1530 dolarów. No i teraz kurs się stabilizuje w okolicach 1580 dolarów. No dobra, ale nie możesz się zdecydować, w którą stronę iść. No, widziałem gdzieś wczoraj taką notatkę na jednym z serwisów właśnie kryptowalutowych, że Bitcoin od początku stycznia zdobył ponad 43%. Czy tak, to jest możliwe, no nie? No to jest ciekawa rzecz. Również pewnie dzisiaj będziemy o tym rozmawiać. Okazuje się, że górnikom na nowo biznes zaczął się opłacać i będę chciał o tym pogadać również ponownie, o tym, czy POS, czy POW, ale to za chwilę. Tutaj Gienek Foch. Tak, Gienek Foch pyta, kiedy ruszą pożyczki po zestaw krypto. Mam nadzieję, że za tydzień już to ogłosimy. To znaczy dzisiaj, dokładnie dzisiaj jest oddanie ostatnich modułów technologicznych i pamiętajcie, pierwsze, z czym startujemy, to, żebyście wy mogli innym ludziom pożyczać, wy kantorowcy i wilokalsi, żebyście mogli pożyczać gotówkę pod zastaw kryptowaluty. Piszcie do nas, jeżeli chcecie już to robić, jeżeli ktoś chciał być kiedyś lokalsem i chciał wymieniać gotówkę na krypto, ale stwierdził, że jest to zbyt ryzykowne, niebezpieczne i tak dalej, to może się zająć właśnie pożyczanie pod zastaw krypto, zupełnie inna działalność. Proszę, kontaktujcie się, bo my jesteśmy wybitnie podekscytowani. Najbardziej. Tak jest. No dobra, słuchaj, tytuł naszego kwadransa taki zadziarny. Tak. Co się wydarzyło? KNF dał pewną publikację, tak, w ubiegłym tygodniu. KNF dał publikację na temat naszego tutaj konkurenta, który niedawno się pojawił na naszym rynku, czyli Binance'a. KNF poinformował, że na dzień dzisiejszy nie licencjonuje, nie rejestruje ani nadzoruje giełd ani kantorów kryptowalutowych. No tak, ale i w związku z czym to było? No bo chyba dwa tygodnie temu napisała do mnie jedna z kantorowczyń, czy mam jakąś większą wiedzę, wysłała mi screenshota z jakiegoś serwisu newsowego, kryptowalutowego, że Binance Polska dogadał się z regulatorem, tak, spełnia jakby wszystkie wytyczne regulatora, no i tak dalej, i tak dalej. No i tak sobie pomyślałem, kurde, teraz tutaj UOKiK ściga Kangę za to, że kiedyś powiedziała coś podobnego, a tutaj Binance jednak znalazł patent. Chyba Binance idzie naszym tropem trochę. Tak, nie, Binance po prostu lubi też być zadziorny. Zobaczymy, jak inne urzędy się zachowają, chociaż od razu mówię, że nie życzę tego Binance'owi w żadnej mierze. Żadnemu podmiotowi związanym z kryptowalutami. Słuchajcie, wszyscy ze świata krypto, my to bierzemy na siebie, wszystkich urzędników. Mogę ci powiedzieć jedną rzecz jeszcze, tak, Kamil, bez ujawniania na razie szczegółów. W tym roku
sąd zablokował 3 decyzje przeciwko Kandze. Sąd. Także wierzę w sądy, 2 związane z działalnością bankową, a 1 z pewnym prokuratorem, który miał jakieś tam swoje plany i pomysły. Sąd powiedział mu, że nie może pewnych rzeczy robić. Bez zdradzania szczegółów, uważam, że ten rok będzie rokiem Kangi, jeżeli chodzi o dyskusję czy debatę z urzędnikami czy z innymi organami. No jak właśnie widać, sądy nie są takie złe, jak niektórzy tutaj mówią. A propos banków i rozmów z bankami, no bo jesteśmy partnerem strategicznym forum bankowego, które się odbędzie w maju. Tak. No i byłeś ostatnio na posiedzeniu rady programowej tego forum. Byłem. Także może streścisz nam, jak wyglądała ta twoja przygoda w tamtym miejscu. Powiedzmy, co to jest Banking Forum. To jest taka konferencja organizowana przez firmę, która zajmuje się organizacją właśnie konferencji dla bankowców i ubezpieczycieli. Jakoś tak się szczęśliwie złożyło, że na Banking Forum faktycznie pojawiają się wszystkie instytucje bankowe kluczowe w Polsce i nawet te mniej kluczowe, jak również regulatorzy, prezes UOKiK-u się pojawia, no po prostu cała śmietanka i my tam ostatnio też się pojawiliśmy jako ten parias, który trochę tam no, wkładamy kij w mrowisko. No i ponieważ nowa edycja forum ma się odbyć chyba w kwietniu, tak? Albo w maju. No to zostaliśmy zaproszeni do Rady Programowej, żeby dyskutować o tym, jaki powinien być kształt tego wydarzenia, które w maju będzie miało miejsce. Z jakiegoś powodu zniknęła kamera, nie, już jest wszystko okej. Okay. No i oczywiście to była dyskusja pomiędzy tam powiedzmy 30 osobami. Wszyscy mają jakby przygotowany plan, rozdany na kartce papieru. Ten plan był przygotowany w oparciu o rekomendacje wszystkich uczestników Rady Programowej. No i oczywiście zabieram głos w pewnym momencie i mówię, że dobrze by było, żeby w końcu zorganizować debatę, najlepiej oksfordzką, gdzie przeciwnicy świata krypto będą dyskutowali ze zwolennikami świata krypto i żeby ten cały świat bankowy mógł w końcu zobaczyć, czy krypto to terroryści. Debata musiałaby się odbyć na forum bankowym. Na forum, oczywiście. Tak. To była nasza propozycja. I w pewnym momencie przewodniczący, niech każdy sobie sprawdzi, kto był przewodniczącym, to ikona polskiej bankowości, pyta się, czy ja jestem gotów podpisać się krwią pod tym, o czym mówię. No i odpowiadam, że oczywiście, że tak. Ale to już było dla mnie pewnym sygnałem, że winter is coming, jak niektórzy mówią. I pod koniec tego wydarzenia, kiedy już miało być podsumowaniem, wstał inny bankowiec, senior, bardzo poważana osoba, specjalnie nie chcę zdradzić jego tożsamości, ale ktoś, kto jest, ktoś cały czas w obiegu i powiedział tak: szanowni państwo, przysłuchiwałem się waszej dyskusji i mam do państwa wielki, wielki żal. Ja sobie myślę, o, będzie coś ciekawego, tak. A on mówi, nikt z was nie rozdarł szat jak Rejtan na słowo o kryptowalutach. Zróbmy wszystko, powiedział ten człowiek, zróbmy wszystko, żeby banki polskie trzymały się z dala od kryptowalut, no bo przecież to jest autostrada dla terroryzmu. I muszę przyznać, że poczułem się trochę zbity z pantałyku, no ale jednocześnie sobie pomyślałem, fajnie, dostałem dzisiaj rano chyba, albo wczoraj po południu przyszedł mail z propozycją programu, jest tam wątek kryptowalutowy, musimy walczyć o to, żeby był jak najbardziej wyraźny. Ale wróćmy do tego KNF-u. Tak. Do tego KNF-u, bo mnie zastanawia, co takiego wydarzyło się pomiędzy Binance'em a KNF-em. To znaczy, z jakiegoś powodu Binance powiedział, że sprostał oczekiwaniom regulatora i w odpowiedzi KNF ostrzega przed giełdami kryptowalut i kantorami kryptowalutowymi. Tak. Jak myślisz, co tam się mogło wydarzyć? Jeżeli ktoś z was wie, proszę niech napisze w komentarzu. Ja mam swoją intuicję, zaznaczam, że ona jest tylko wyłącznie owocem działania moich synaps. Nie konsultowałem tego z nikim, tak sobie po prostu wymyśliłem. Ale może ty masz jakąś intuicję? No, moja intuicja jest taka, że Binance chyba w za mocny sposób podkreślał to, że jest... Ale dlaczego tak zrobił? Bo to nie, to nie jest tak, że wpadli na pomysł i powiedzieli sobie, napiszmy o tym, bo to może coś lepiej. Nie wiem, może nas naśladował. Może tak, może tak być. Natomiast myślę sobie, jeżeli ktoś jest z Binance'a, albo ktoś ma tą wiedzę, niech to potwierdzi albo zaprzeczy w komentarzu. Myślę sobie, że po prostu odbyły się warsztaty, tak jak w naszym wypadku. O, to by było bardzo ciekawe. I że po prostu ludzie z Binance'a wyszli z takim przekonaniem, że sprostali oczekiwaniom regulatora, tak jak my mieliśmy. I teraz chcę przypomnieć jedną rzecz. Zdecydowana większość podmiotów kryptowalutowych wpisana na listę ostrzeżeń
została wpisana z tego powodu, że nielegalnie świadczyły usługi płatnicze. Z tego powodu dzisiaj nikt Kangi jeszcze nie wpisał na listę ostrzeżeń. Tak. Pewnie Maciek Grzegorczyk albo Wieczorkowski teraz mnie zabiją, że tak powiedziałem, bo oni się zawsze wkurzają, ale nikt nas z tego powodu nie wpisał, wpisanie z innego powodu. I to jest powód, dla którego KNF stosował ostracyzm wobec podmiotów kryptowalutowych od 2017 roku. No więc każdy podmiot krypto stara się ustalić, czy nie łamie przepisów, o które kiedyś KNF podejrzewał innych. Myślę sobie, że to mogło być tak, że tak jak i my kiedyś wyszliśmy z takim przekonaniem, że nie łamiemy tych przepisów i powiedzieliśmy, słuchajcie, jakby oczekiwania regulatora, oczekiwania ustawy według nas są spełnione, działamy w tym zakresie zupełnie legalnie i myślę sobie, że w Binance było podobnie. Jak było, tylko sam Binance wie i urzędnicy z KNF-u może się kiedyś dowiemy, no ale trzeba... No, nasza sytuacja była bardzo podobna. No tak. Zresztą mam nadzieję, że będziemy mogli w końcu ją ujawnić, zresztą no i tyle, tutaj stawiam kropkę, bo Maćki później będą, nasi prawnicy będą krzyczeć, ale chciałem powiedzieć do Binance'a Polski, witamy w klubie. Trzymajcie się. Tak, trzymajcie się. Gra jest bardzo ciekawa, poczytam komentarze. Jakie realne mają alty użyteczność w realnym życiu, do czego używane są takie alty jak XRP, Matic i inne? O, to takie pytanie po prostu bardzo szerokie. Bardzo szerokie. Tak. No w tym momencie zastosowań takich stricte chyba za dużo nie ma, no nie ma co ukrywać. No, cały czas ta technologia się rozwija, cały czas jest implementacja tego w różnych gałęziach, ale myślę, że to jest kwestia... No ale jeżeli tutaj padło pytanie o XRP i Matic... No XRP z tego co pamiętam to miał być token bankowy. No i tak. W ogóle Ripple istniał zanim powstał Bitcoin, jeżeli dobrze kojarzę, to była organizacja, która miała ułatwić... Ripple jako organizacja, Ripple, tak. Która miała ułatwić komunikację międzybankową, przyspieszyć rozliczenia między bankami. No i XRP jest takim tokenem, który miał być nośnikiem wartości pomiędzy bankami. Wiemy, że mają teraz problem, ale powiedzmy sobie szczerze, jest to realne stosowanie. Matic z kolei to jest druga warstwa tego Ethereum. Zabrakło mi słowa. No i to znowuż widzę tutaj realną użyteczność. Ethereum miało swoje problemy i nadal ma. Matic rozwiązuje te problemy. Także ja bym powiedział, że niektóre alty tak naprawdę niosą bardzo, bardzo dużą użyteczność. Problem polega na tym, że jest wiele altów, które nie mają użyteczności i są po prostu napompowane. No i trzeba się nauczyć je rozpoznawać. No tutaj a propos tego zastosowań, no to w Kalifornii akurat Kalifornia zrobiła krok ku zastosowaniu NFT w rzeczywistym świecie i myślą nad tym, no, pracują nad tym, żeby akty własności samochodów były w postaci NFT w Kalifornii. I no pracuje przy tym Tezos. To będzie na Tezosie oparte. No właśnie, tak. Także to jedno z zastosowań takich bieżących akurat, tak? Które się ujawnia w ostatnim okresie. Tak, tutaj Dolp napisał, że Matic dotyczy opłat sieciowych, tak samo jak XRP. Tak, ja mówiłem akurat o tych projektach, jak Ripple i Matic, no ale wiadomo rzeczą jest, że XRP i Matic to są monety do opłacania jak gdyby działania tych warstw czy tych blockchainów. Tak, no jeżeli też jeszcze zastosowanie można nazwać płacenie, no to w tym momencie bardzo dużo już można, bardzo dużo kryptowalut ma zastosowanie, tak? No bo można nimi płacić, na przykład przez bramkę KangaPay. No właśnie, także... Którą mamy. I można ją zastosować w sklepach e-commerce i przyjmować płatności w Bitcoinie, Ethereum, w innych kryptowalutach. Tutaj mam pytanie, kiedy będzie Scale Network. To jest pytanie choćby do Tomka Miksy albo do Dolba, którzy są tutaj obecni. Napiszcie, kiedy będzie. A ja jeszcze chciałem odpowiedzieć na pytanie Gienka, co trzeba zrobić, żeby być lokalsem. Wystarczy napisać maila na adres kantor@kanga.exchange i tam nasze biuro poprowadzić się za rękę. Wymagania są wybitnie niskie. Po prostu trzeba chcieć. No dobra, co tam, jakie newsy masz jeszcze? No jeszcze a propos Tesli. No Tesla nie sprzedała żadnych bitcoinów w ostatnim kwartale i ma na dzień dzisiejszy 9720 bitcoinów. Mimo, że zanotowali stratę na tej pozycji, no to dalej ich nie sprzedają. Także myślę, że no Tesla dołącza do fanów, no dołączyła już dawno do fanów kryptowalut, ale teraz dołącza do grona hodlerów, bo nie sprzedaje.
No właśnie, no to jest ciekawe. Z kolei Michael Saylor, no wiadomo, że on zawsze będzie pro tak, bitcoinowy, ale tak. Znowuż słyszałem, że powiedział, że nigdy nie wierzył w bitcoina tak mocno jak teraz. Hossa się zaczyna, tak. Hossa. No nie wiadomo, czy to dołek, czy już się zaczęła hossa, ale no wszystko wskazuje, wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że idziemy ku górze, będziemy biec. No. Tak, dla prawdziwego kryptowalutowca hossa trwa zawsze. Tutaj po prostu to jest prostu stan umysłu. Cyferki na portfolio się zmieniają, a stan portfela nie ubywa, tylko przybywa zawsze. Tak. No dobra, ale właśnie chciałem jeszcze z tobą poruszyć ten temat, że tak jak w ubiegłym roku biznes miningowy mocno się nie opłacał w wielu miejscach na świecie, tak teraz górnicy, istotna część górników czy puli miningowych zaczyna na nowo zarabiać. Ja tylko chcę przytoczyć jeden case, o którym czytałem ostatnio. Gdzieś w Afryce zbudowano elektrownię wodną, natomiast nadal okoliczne wioski nie były w stanie odbierać tej elektrowni, po prostu energii, która jest produkowana. No i okazało się, że dużo energii jest po prostu produkowane bez sensu. A wiemy o tym, że to nie można tak łatwo regulować. Jak to się rozwiązuje? No rozwiązuje się w ten sposób, że się kopie bitcoina i to jest po prostu piękne. Bardzo, niektórzy znają nasz, przynajmniej mój pogląd na ten temat, jestem wielkim, wielkim fanem podejścia proof of work. Zdecydowanie jestem przeciwny proof of stake. Słowo przeciwne jest niewłaściwe. Ja po prostu uważam, że proof of work jest legitymacją, jest przeniesieniem wysiłku milionów ludzi na całym świecie, którzy pracują w innych miejscach, inwestują w to, żeby kupować koparki, inwestują w to, żeby opłacać prąd. I w czasie, kiedy jest bessa, kiedy nie zarabiają, oni wykonują gdzie indziej inną pracę, która musi im przynosić korzyści finansowe, żeby móc to opłacać. I to jest w tym wszystkim najpiękniejsze. Dostrzegam jeszcze jedną rzecz, że wszystkie protokoły proof of work, wszystkie kryptowaluty proof of work niejako konkurują o górników. Zgadza się? Tak, no tak. Bo kiedy dysponuję jakimś kapitałem i muszę zdecydować się, jaką koparkę kupić. Znaczy, no właśnie, tak, tak, jeżeli mówisz tak, no to, w tym momencie to dokładnie. One w tym momencie, no muszę wybrać to, co mi się najbardziej opłaca, co jest dla mnie najciekawsze. Większość może nie wiedzieć, ale no w dzisiejszych czasach nikt nie kopie bitcoina na komputerach. No tak. Są do tego specjalne maszyny przystosowane tylko do tego jednego celu, żeby liczyć jak najszybciej protokół bitcoina, zagadkę matematyczną, która jest w protokole Bitcoina zaszytą, no jedynie mogą konkurować ze sobą inne sieci, które są oparte na proof of work, który można wykopywać, że tak powiem, za pomocą kart graficznych i tam tak. Naprawdę duża jest konkurencja. Jeżeli jedno spada, no to przychodzą na coś innego. No ale tutaj też, tak jak już rozmawiamy o tym i powiedziałeś o właśnie proof of work, no to ja zastanawiam się, kiedy ktoś pójdzie po rozum do głowy i zacznie wykorzystać produkt uboczny Bitcoina, czyli ciepło, które powstaje przy kopaniu. No, wiesz o tym, że jak się ktoś buduje dzisiaj dom, to może właśnie ogrzewać sobie ten dom, jest taki patent na to nawet koparkami. Nawet Hitminer chyba się nazywa, nie wiem, czy nie pamiętam nazwy. Jakaś polska firma się tym zajęła kilka lat temu i nie wiem z jakimi sukcesami na ten moment, ale no tam kilka lat temu dość poważnie projekty wyglądały. No tutaj, wiesz, no ciepło, którego jest bardzo dużo generowanego przez koparki, no można wykorzystać to podgrzewanie basenu na przykład. Nie no, w ogóle ogrzewanie podłogowe, wszystko. Ogrzewanie także, ogólnie, no. W jakichś mniejszych terenach, tak, prąd z wiatru, ogrzewanie domu, praktycznie produktem ubocznym tego, że ogrzewasz dom, jest kopanie bitcoina. Tak, można z drugiej strony nawet na to spojrzeć, tak? Większą kwotę wydasz na po prostu nie na piec do grzania gazem, tylko na prąd elektryczny, który jest potrzebny do wykopania, no ale później no, ten produkt uboczny no, jest tym, co i tak potrzebujesz. No, także to, i przestaje być ubocznym. Tu produktem ubocznym zostaje kryptowaluta, którą wykupujesz. Tak? No właśnie. No, dlatego jesteśmy wielkimi fanami Bitcoina i całego protokołu, znaczy protokół konsensus, tak możemy powiedzieć, proof of work, tak. Wszelkie regulacje, które będą zmierzały do tego, żeby go wygasić albo ograniczyć, po prostu uznajemy jako regulacje wbrew ludzkości. Dobra, czytam tutaj komentarze, bo nie chciałbym żadnego pominąć. Czytam kolejne Siemandero, odchylicie rąbka tajemnicy na temat transformacji giełdy na DEX. Robert, pracujemy nad tym, to jest coś, co zajmie nam na pewno trochę czasu, ale jest to jedyny sposób, żeby uwolnić się przed niepotrzebnymi regulacjami i zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom. Uważam, że DEX-y reprezentują
myśl blockchainową, która mówi, nie potrzebujemy dodatkowych regulacji, technologia tak. sama się ureguluje. Może część osób nie wie, ale DEXy nie mają siedziby. No to, tak, DEXy nie, a też mogą mieć, mogą. Nie, ale tak. nie ma, tak. No, prawo tutaj nie nadąża. No, nie? Za... wtedy, co Łukik by powiedział, czy jakby taka giełda DEXowa powiedziała, że jest polską giełdą i nie ma siedziby? To czy może tak powiedzieć? No to trzeba zapytać już prezesa Łokiku. No, kiedyś go zaprosimy na kwadrans, tak, zobaczymy. Jaka to jest kwestia. No jeżeli nie ma siedziby, a ktoś powie, że może powiedzieć wtedy, że jest z każdego miejsca, bo jest globalna. Tak? A czy jak kupię w Chicago polską kiełbasę, to co oznacza, że skłamałem? Znaczy jak sprzedawałem polską kiełbasę? Dobra, sobie. Bo... ciekawe, czy była zrobiona w Chicago? Jeżeli była zrobiona w Polsce i wysłana kontenerem, to pewnie tak. Tak jest. Kiedy się skończy okres promocyjny na prowizję? Na razie nie ma takiej daty. Co z Leonem? No to jest... Tam był jakiś hak na ich tak. sieci, no, próbują to chyba odkręcić. Czy Leon upadł, czy nie, no to trzeba się zapytać Leona, jak na razie. Czy planujemy jakiś profit dla tych, którzy mają autobonus powyżej 130%? Ja uważam, że to jest to jest po prostu profit, no nie? Że mam ten autobonus, ale cieszę się i dziękuję. Patrzę dalej, na razie nie ma tutaj komentarzy, to chciałem ci powiedzieć, że twój ulubieniec Justin Sun. O, Justyna Słoneczna. Tak, Justyna Słoneczna, czyli no, człowiek, który stoi za tronem. Co ciekawe, on jest tym kryptoinfluencerem, ale jakoś najmniej obrywa ze wszystkich tak, ostatnio. Jak, tak. Ciekawe, jak on to sobie radzi. I jak... No, chyba jest najmniej taki w sumie, w tym ostatnich momentach był taki mało medialny. No, ale... Próbował gdzieś tam się wybić, dorzucając miliard do chyba Genesis, tak? Chciał dorzucić, a czy dorzucił, tak. nie wiem. Ale nie wiem, czy wiesz, że ostatnio powiedział, że Chiny po raz kolejny prawdopodobnie zgodzą się na obrót kryptowalutami taki swobodny. W sensie, że zrezygnują z bana, przedstawia argumenty. To już myślę, że hossa przed nami. No bo jak wrócimy tak. historycznie, te rzeczy powtarzają się zawsze przed hossą. JP Morgan ostatnio ostrzegał przed kryptowalutami. Tak. Standardowo. Tak. Chiny najpierw zakazały, później zastanawiają się, czy się odblokować. Jeszcze tylko czekamy na Indie. Jak Indie powiedzą zaraz, że zmienią status swój w stosunku do kryptowalut, no to już idziemy standardowym schematem. Tak, to the moon, zobaczymy wtedy, gdzie się pojawi ten sufit. Zwracam uwagę tylko na jedną rzecz. Ostatnio czytałem gdzieś o analizach tego, jak idzie wprowadzanie CBDC w Chinach i okazuje się paradoksalnie, że nie idzie. To znaczy, plany były zupełnie inne, liczono na szybszą adopcję, a to okazuje się, że nawet Chińczycy nie chcą z tego CBDC korzystać. Ja tylko chcę przypomnieć jedną rzecz, że kiedyś na łamach tutaj tej naszej audycji, nie tylko, mówiliśmy o tym, że to jest oczywiście wybitną teorią spiskową, że jeżeli CBDC nie będzie szło w Chinach, to Chiny gwałtem wrócą do normalnego obrotu kryptowalutowego, bo to będzie ich sposób do tego, żeby walczyć z amerykańskim dolarem. Zaznaczam, że to historia spiskowa, żeby ktoś mnie nie posądzał o foliarstwo i inne rzeczy, ale akurat w nią wierzę. Poza tym, a propos Chin, no to Chiny zakazały kopania kryptowalut, a dane on-chain pokazują coś innego, że dalej no, się kopie. Tak, także tam się dzieje. Tutaj się pojawiło ciekawe pytanie, jakie są relacje Kangi z Mozaiko, jak najbardziej serdeczne. My w ogóle mamy taką naturę, że lubimy się ze wszystkimi, także są ok. Jeżeli macie jakieś konkretne pytania a propos Mozaiko, to proszę zadajcie w komentarzu. Czy i kiedy staking BNB? Prawie na pewno tak, kiedy to musiałbym teraz pogadać z zespołem deweloperskim. Nie ma tutaj dzisiaj z nami Łukasza, który odpoczywa na urlopie. Janek Kowalski napisał, że COP 1, 2, 3 są na Kanga, ale CPO 4, czyli rozumiem, że COP 4 już nie. No to jest pytanie do Mozaiko, zaznaczam, tak? Dlaczego tego tokena nie ma na Kandze? To nie jest tak, że my prosimy projekty o to, żeby się u nas listowały. Czasami prosimy, ale to robimy w jakichś tam wyjątkowych sytuacjach, natomiast współpracujemy po prostu z platformami, które tokenizują i zapraszamy do tego, żeby generalnie z nami współpracowało, natomiast to te platformy decydują, co u nas listują. Mam nadzieję, że ta odpowiedź jest wybitnie transparentna i przejrzysta. Wiesz, tutaj mogę powiedzieć tak a propos
ostatniego wywiadu Łukasza na platformie Compari, gdzie mówił o bezpieczeństwie w sieci i o tym, jakie są próby oszustwa. No i tutaj ostatnio uaktywnił się w tym zagadnieniu prezes SEC, Gary Gensler, który no, powiedział takie trzy rzeczy, trzy sposoby wykrycia oszustwa według niego, tak? No według SEC-u ogólnie, tak. No, z którymi no, trudno się nie zgodzić. Czyli po pierwsze, projekt nie jest w stanie dostarczyć jasnej dokumentacji tego, jak działa, jak planuje osiągnąć swoje cele. Po drugie, projekt nie może wykazać, że jest zgodny z przepisami. No tutaj to jeszcze nie do końca, tak. No bo to zależy jaki, no ale tak, no tak. Nie trudno się nie zgodzić. I ostatni sygnał pojawia się, gdy projekt w ogóle nie może wyjaśnić, czym jest. No to tak. To już może, gdybyśmy zaczęli tą drabinkę od drugiej strony i gdyby on od początku nie potrafił wyjaśnić, czym jest, no to już by te dwa pozostałe pytania były zbędne chyba, nie? No tak, no ten trzeci to... To taki wybitny truizm, ale był kiedyś jeden projekt MLM-owy, który sprzedawał masowo właśnie kryptowalutę i ja nie byłem nigdy w stanie, oczywiście się, on do dzisiaj istnieje, ale zajmuje się czymś innym. No nie? Taki z niemieckiego coś? Tak, no nie chcę wymieniać, żeby tutaj ktoś tak. Mnie później nie ścigał znowu, ale pamiętam, że ja naprawdę próbowałem zawsze zrozumieć, jak działa, tam były jakieś cykle, mechanizmy, jakoś nigdy nie mogę tego... pakiety reklamowe sprzedawać. Nie mogę tego pojąć, tak naprawdę. No i wyszło tak, jak można było się spodziewać. I tam w ten projekt też jest chyba dużo takich znanych osób spoza krypto było zaangażowanych. Tak. No, skończyło się, jak skończyło, może nie skończyło się jeszcze, no nie skończyło się. No. I no bo tak, zawsze jak spotykam kogoś, co sprzedawał ten projekt, pytam się, jak tam twój projekt i odpowiedź jest taka, no wiesz, oni działają. Oni cały czas próbują dobyć. Tak. Zespół pracuje. Dobra. Czytam kolejne tutaj komentarze. Kiedy listing M-Pace? Wiem, że jest w planach. Zaraz wam powiemy, jakie są plany listingowe na ten tydzień, ale Jacku, jak jesteś obecny, to może napisz w komentarzu. Panowie, te serwisy do rozliczania krypto, które macie na stronie, działają. Zakładam, że chodzi ci o Kanga Cash'a i dwa serwisy do rozliczania podatków. Tak, Krypsiony jest jednym z nich i drugi to jest chyba Kryptoraport, jakoś tak mogłem przekręcić nazwę, natomiast działają. Będziemy rozszerzać z nimi współpracę o nowe funkcje w niedługim czasie. Dokładnie, zresztą znaczy działają, bo ja i moja żona, jak w ogóle chyba wszyscy w Kandze, jak wliczałem, jaki podatek mają do zapłacenia, to właśnie dzięki tym serwisom. I z naszym linkiem referencyjnym jest nawet zniżka. Tak. O 20%. Tak, i to jest tak, że wystarczy chyba tam wejść z Kanga Cashu i to już od razu ten link jest tam zaimplementowany. No dobra, no to przejdźmy do może wyników konkursu. I w zeszłym tygodniu była strasznie, bardzo duża nagroda. Tak, bo była kumulacja. W tym tygodniu nie ma kumulacji, dlatego że ktoś trafił, ale nagroda i tak jest duża, bo wydaje mi się, że jest w ogóle ATH, jeżeli chodzi o jednorazową ilość łapek w górę i lajków. Ja będę szukał wyników, a ty byś mógł przypomnieć, jakie są zasady na kolejny konkurs. No zasady tu takie, że trzeba przewidzieć kurs Bitcoina, jeżeli ktoś chce wziąć udział oczywiście w konkursie naszym, trzeba przewidzieć kurs Bitcoina na godzinę 9 na przyszły tydzień. Na te głosowanie czy oddanie swoich propozycji ceny są 2 dni, dziś i jutro. Tak. Ceny nie można edytować po raz w danym komentarzu, jeśli będzie edytowany, nie będziemy go brali pod uwagę. No i trzeba wysłać w komentarzu napisać swoją propozycję ceny w formacie hashtag kwadrans z Kangą i numer tutaj kwadransa 135 tak. I cenę w dolarach w formacie pięciocyfrowym. Tak. My później na koniec przyszłego tygodnia, przed 9 rano, sprawdzamy wszystkie komentarze, dobieramy ceny najbliżej odpowiadającej tej, która jest obecnie na rynku. Cena nie może się różnić o $50 chyba, tak? Tak przyjęliśmy. $50. Przy czym nie przed 9, tylko dokładnie o 9. Bo o 9. Cena z 9, tak. Tak. No i teraz tak, nagroda jest... A jeszcze nagroda jest 2, no to mów właśnie. Tak, to jest 1/10 wszystkich łapek w górę, tak to liczymy pod tym nagraniem, dlatego proszę, dawajcie. Nawet jak nie bierzecie udziału w konkursie, pamiętajcie, że walczymy siłami nieczystymi i musimy się przedrzeć tutaj w walce o uwagę innych ludzi. YouTube promuje te filmy, które mają odpowiedni stosunek łapek w górę do ilości wyświetleń. Komentarze. Tak. Po prostu. Tak. Każda okazuje się, że łapka w górę to jest bardzo ważny wskaźnik. Jeżeli na przykład jest jakiś film, który ma
dużo wyświetleń, ale mało łapek w górę, bo na przykład ktoś jest popularny i tam ludzie śledzą jego ten, to YouTube mniej go promuje. Tak. A jeżeli wyższa proporcja w stosunku łapek w górę do ilości wyświetleń, tym wyższa pozycja w wyszukiwaniu algorytmu. Tak jest. Także prosimy was o wsparcie. Nagroda to jest 65,7 kang. Także powiedzmy, społeczność była łaskawa. Tak. No, jak tak co tydzień by ktoś wygrywał, to... Zobaczcie, to ten. A nagroda wędruje do dżentelmena albo pani, ale raczej dżentelmen, Paweł8834. Gratulujemy wygranej. Zapraszamy do kontaktu z biurem obsługi klienta, żeby tą wygraną odebrać. A propos wygranej, no to ktoś może wygrać kolację z tobą i Łukaszem. Tak. Słowo wygrać, nie wiem, czy jest najlepsze, może aukcję. Po prostu wylicytować, tak. No, wygrać aukcję. Walczymy o WOŚP, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jeżeli nie chcecie się spotykać ze mną i z Łukaszem, to po prostu zalicytuj, żeby pomóc chorym dzieciom. I teraz tak, jakie są zasady kolacji? My zapraszamy, my stawiamy w najlepszym lokalu gdzieś tutaj w Trójmieście. Tak, tak, jest wybrany przez nas lokal, myślę, że nie będzie krzywdy. Tak, wstydu nie będzie. Tak, więc możemy rozmawiać na tematy kryptowalutowe, ale ponieważ ja plus Łukasz razem stanowimy dość szerokie spektrum poglądów, substancji i pomysłów, możemy rozmawiać na tematy filozoficzne, polityczne, teologiczne, na tematy piłki nożnej, to raczej ze mną, nie z Łukaszem, ale z kolei z Łukaszem na tematy programowania, wiele innych tematów, więc zapraszam. Przede wszystkim kryptowaluty. Kryptowaluty, myślę, że takich specjalistów jak wy, jak jest, my, jest mało w Polsce. Myślę, że bardzo dobra okazja, żeby spędzić ten czas w bardzo fajny sposób. Link do aukcji wrzucimy w komentarzu, w opisie i komentarzu do tego odcinka, także zapraszamy do licytacji. Tak, i ostatnie komentarze czytamy. Widzimy się w sobotę we Wrocławiu na kryptoimprezie, kryptosfer. Tak, i będę miał wystąpienie, uwaga, z nową prelekcją, ustawowe bezprawie. A tytuł taki bardziej, powiedzmy, poetycki albo starożytny, to nie będziesz gotował jagnięcia w mleku matki jego. To już myślę tylko specjaliści od razu wyczują, o co chodzi. A oficjalny tytuł to ustawowe bezprawie. Będziemy rozmawiać o tym, jak przepisy wykorzystywane są do walki z kryptowalutami wbrew duchowi tych przepisów. Dobra, czytam dalej. Jak licytacja WOŚP się skończyła? Jeszcze się nie skończyła, tak? Jeszcze można wziąć udział. Tak, jeszcze można wziąć udział. To chyba jeszcze z dwa dni zostały. Dobra, teraz jakie mamy plany listingowe? No, powiem, co było najpierw. W zeszłym tygodniu mieliśmy listing Blocktopi, listing Sika, wystartowaliśmy ze stakingiem AXS, mieliśmy listing Versality, no i teraz właśnie od dzisiaj zaczynamy listingiem Synthetics, jutro mamy listing Engina, pojutrze listing Immutable X, no i piątego odpalamy staking Veracity. Także cały czas coś nowego. Codziennie praktycznie dochodzą nowe listingi, nowe pary. Tak. Tak, nie mamy zamiaru się zatrzymać. To zgodnie z tymi planami, o których mówiliśmy w ubiegłym roku, chyba trzeba będzie zrobić w ogóle oddzielną audycję na temat tych tokenów, które są u nas listowane. Dodajmy, że istotna część tokenów, która jest u nas listowana, tych nowych, dotyczą metaversów, ponieważ jakoś tak wyszło, że dostrzegamy, spodziewamy się, że to może być, to nie jest prawda inwestycyjna, to może być trend inwestycyjny metaversy w kolejnej hoście i chcemy być tutaj gotowi, żeby każdy, kto będzie zainteresowany jakimś metaversem czy projektem metaversowym, żeby mógł wejść i po prostu kupić sobie taki token albo go sprzedać na Kandze. No teraz też na celowniku mamy projekty związane z AI. Też będziemy się przymierzać do tokenów deksowych. Ja w ogóle uważam, że w przyszłej hoście deksy, tokeny deksowe, to będzie coś obok oczywiście tokena KNG. No dobra. Myślę, że chyba powiedzieliśmy wszystko. Czy coś jeszcze powinniśmy dodać? Jolanta właśnie, organizatorka kryptosfirną tutaj z nami się przywitała. Tak. I także witamy również. Cześć, Jolanta. Widzimy się we Wrocławiu. No ja niestety nie będę mógł być, ale tak. Sławek będzie, także na pewno będzie, nikt godniej nie zaprezentuje Kangi tam na tym miejscu niż Sławek.
Będzie okazja go spotkać bez kupienia kolacji, także... No właśnie, także te kolacje, to chodzi po prostu o symbol. Dobra, Kamil, no to co? Myślę, że to koniec naszej audycji. Życzę ci wszystkiego dobrego i pamiętaj, nie podrywaj brzydkich dziewczyn. Widzimy się na kolejnym odcinku Kwadransa z Kangi, to znaczy ja i Łukasz, a wam życzymy wszystkiego dobrego. Proszę, ocencie ten odcinek w skali od 1 do 6, to dla nas bardzo ważne. Trzymajcie się, hej! Trzymaj się, Sławek, trzymajcie się.